Wakacyjne wycieczki z dziećmi są bardzo męczące. No co ty nie powiesz, dzieciaczku? Przypominam ci, że jesteś starsza ode mnie tylko 2 lata. No właśnie, 2 lata robi różnicę. Właśnie, że nie. Chociaż nie wiem, co gorsze. Wyjazd na wycieczkę z 4 maluchami, czy nudzenie się z nimi na działce? Chyba z 3. No nie no, dziewczyny, no cały dzień na telefonach, to chyba sobie żarty robicie. Ale nudno jest to, co mamy robić. Musimy siedzieć na telefonach, bo nie ma nic lepszego do roboty. No. Przestańcie, jakoś maluchy sobie potrafią znaleźć pomysł na zabawę. Nudzi się! Nudzi nam się! Nudzi wam się? No właśnie, nie tylko nam się nudzi. Na szczęście podróż jakoś minęła. Dziewczyny, to jest nasz domek. To tam się rozgościa, a ja zobaczę, bo dzieciaki się gdzieś rozbiegły. Dzieci, gdzie żeście były? Gdzie poszłyście? Chodźcie, mamy już domek tutaj. Chodźcie, wejdziemy do domu. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ładny domek. I na szczęście telewizor jest. Długo musiałyśmy czekać na ciebie, zanim pojechaliśmy do parku rozrywki. Na mnie! Dziewczyny, Zatorland, park rozrywki. Będzie dużo zabawy, ale macie mieć na oku najmłodszy, okej? Okay? Ale my chcieliśmy się zająć własnymi sprawami, a nie ich pilnować. Okej, okay, na wszystko przyjdzie czas, ale pilnujcie maluchy. Następnym razem ty bierzesz maluchy pod opiekę, a ja biorę Stasia. Ja? Niby czemu? Z jakiej racji? Dlatego, że ja miałam z nimi najgorzej. Ty? Miałaś najgorzej? Pamiętasz słoik Stasia z robalami? Tutaj mam kolekcję robaków w tym słoiku. Mam nadzieję, że te robaki nie wyjdą. No, ja też mam taką nadzieję. No i wyszły. Zobaczcie, robak wyszły ze słoika. A nie mówiłam. Ale gdzie ci te robaki wyskoczyły? Kiedy ci się ten słoik otworzył? Nie wiem, chyba w samochodzie. I mama mi kazała ze Stasiem poszukać tych okropnych robaków. O. No i co, znaleźliście je? Nie. To jeszcze nie jest tak słabo, jak ja miałam. Maluchy były tak podekscytowane tymi dinozaurami, że w ogóle nie mogłam ich dogonić. Dzieci, co się tak spieszycie? Na pięciu dinozaurów. Postanowiłam, że poczytam trochę opisy tych dinozaurów, żeby się czegoś nauczyły. Ornitoles. Ta nazwa oznacza ptasi złodziej. Ornitoles był niewielkim terapodem. Ale im się to znudziło dość szybko. Tyrannosaurus batar. Różnice między tymi dwoma gadami są małe i pełne wątpliwości. Jak wszystkie tyranozaury, tarbozaur miał małe i słabe kończyny przednie, a na każdej z nich miał 2 zakończone pazurami palce. Widzicie? Te pa... Dzieci? Dzieci! Dzieci! Postanowiły sobie, że zaczną zwiedzać park na własną rękę. A ja wpadłam w panikę, że maluchy same z dinozaurami. Zosiu, nie chowajcie się! Dzieci! Dzieci, gdzie jesteście? Proszę, nie chowajcie się! Mama mnie zabije! Dzieci! Mam
chyba nie. No super, nawet znaki mi nie pocieszają. Świetnie, po prostu świetnie. Wiesz co, takie gadki, że próbowałeś czegoś nauczyć i w ogóle, to możesz sobie wciskać mamie. Założę się, że siedziałaś sobie w telefonie i nie zauważyłaś, gdzie dzieci uciekły. Ta na pewno, to chyba bardziej podobne do ciebie. A ty co mądro robiłaś ze Stasiem, co? Też był zachwycony, a ja trochę zniesmaczona tymi robalami. Ale na szczęście był wybudowany nowy roller coaster, więc było fajnie. Chyba robal coaster. Było super. To na pewno, bo jeszcze ci uwierzę. Dobra, lepiej powiedz mi, co dalej robiłaś z dzieciakami? Chyba co one same robiły. Zwiedzały sobie. Było super, samemu uwielbiam dinozaury. Ale duży, ale obcy nie ma takiego dinozaura. No i gdzie je znalazłaś? Przy wyjściu z parku. Dzieci, tu jesteście! Ja bym chciałam, gdzie się. Tylko nie mów mamie. Czemu się mi uciekliście? Tak się bałam. Gdybyś się nie bawiła na telefonie, to byś nie zgubiła dzieci. Wiesz co, ja jakoś nie wierzę w tą twoją historyjkę o świetnej zabawie ze Stasiem z robalami. A to niby dlaczego? Bo jakoś strasznie dużo zdjęć wleciało z Luna Parku na twojego prywatnego Instagrama. Chyba tam świetnie spędzałaś czas, co? A ty skąd masz dostęp do mojego Instagrama? Nie wiem. Może wiesz, kto to jest? Tajna Kaśka 4. Co? Ach, nie musiałaś się tak machać. Wiesz co, moim zdaniem z tobą i Stasiem to było tak. Staś, chodź na chwilę. Ja muszę załatwić coś bardzo ważnego, a ty tu się pokręć. Okej, to jest dużo zabaw, to ja idę. Staś sam zwiedzał sobie park owadów. Tam to fajne. Ty tymczasem jeździłaś na słoniku. I na wszystkich innych urządzeniach Luna Parku. A Staś bawił się sam i był w parku owadów bez opieki. Potem mama cię złapała, jak siedziałaś na telefonie. Bo wiem, bo coś o tym wspominała. Widziałam cię, nie chowaj się! Amelka! Widziałam cię, nie chowaj się! Gdzie jest Staś? W toalecie, czekam na niego. Mamo, to poczekaj, to ja pójdę tam zapukać do Stasia, czy już wychodzi. Mamo! Staś,
się, chodź szybko, złaś! Szybko musimy iść! Jestem, co się stało? Chodź, musimy iść do mojej mamy. Jesteśmy, mamo. Trochę nam się zeszło, bo starszy zapomniał bluzy i musiał się po nią wracać. Tak, trzeba. No dobrze, poczekamy jeszcze na Hanie, Zosię i Kacperka i pójdziemy do parku mitologii. Myślę sobie dalej takie historyjki, a może w dalekiej przyszłości zostaniesz bajkopisarzem? No chyba ty tutaj ściemniasz, wiesz? Ja cię już dobrze znam, dzieciaczku. Na potwierdzenie tego, że jeszcze nie dorosłaś, jest nasz powrót z Zatorlandu do domku w River Parku. I ja przynajmniej jestem sprytna. Chyba leniwa. No ale wiesz co, Amelka? Mimo tego, że na początku wyjazd z maluchami wydawał się katastrofą, no to jednak mama chyba znalazła takie miejsce, które każdemu z nas się spodobało. No, nie zaprzeczę. Każdy znalazł tam coś dla siebie. I w sumie fajnie się bawiłyśmy, w koniec końców.